Dzień dobry. Okej. Dzień dobry, dzień dobry. Tylko zerknę. Super. Zobaczymy, czy nas widać, słychać. Czy jesteśmy live? Tak. Telefony włączone. Live jest. Czy ktoś do nas dołączy? Na żywo jesteś. Jest, działa. Okay. Widać. Tylko nie widzę, kto jest, ale... Ale na pewno widać i słychać nas. Tak, już to sobie tu będziesz miał. To on to strzemeczki. Nie? Bo będzie gdzieś też tam komentarze teraz wyłączyć. Okay. Głosik wyłączyła. Dobra. No dobra, słuchajcie. Jest już zaczynają dołączyć do nas kolejne osoby. Więc chwilkę poczekamy. Ja bym chciała Was przywitać. Dzisiaj postanowiłam zaprosić na spotkanie swoich gości. Moimi gośćmi jest Agnieszka Wyczesany, dietetyk. Witam. I Andrzeja Stawczyk, trener. Miło mi, witam. Ja bym chciała, żebyście przedstawili się sami. Aga, zacznij. Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Wyczesany, jestem dietetykiem, a dokładnie magistrem inżynierem technologii żywności, żywienia człowieka i dietetyki. No i cóż, mieszkam i pracuję w Berłowie i tutaj prowadzę swój gabinet dietetyczny. Jesteśmy właśnie dzisiaj w tym miejscu, tutaj u mnie w gabinecie. Pomagam osobom, które mają różnego rodzaju wyzwania związane ze zdrowym odżywianiem, z różnego rodzaju dolegliwościami, oczywiście, które się wiążą też z odżywianiem, z żywieniem. Również robię diety w chorobach różnego rodzaju, ale też i pomagam osobom, które potrzebują na co dzień po prostu zdrowo się odżywiać, bo na przykład rozpoczęły pewnego rodzaju przygodę ze sportem. I tutaj też właśnie dlatego jest z nami też Andrzej, żebyśmy mogli trochę też o tym poopowiadać. Andrzej, twoja kolej. Andrzej Astarczyk. Ja jestem trenerem tenisa i tym głównie się zajmuję, aczkolwiek jeszcze prowadzę treningi przygotowania motorycznego. Jeśli chodzi o treningi tenisowe, to głównie pracuję z dziećmi, młodzieżą, z zawodnikami. Jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, to też z dziećmi, ale też prowadzę i amatorskie zajęcia. Staram się patrzeć też pod kątem całego procesu takiej aktywności i odżywiania, no i zdrowego trybu życia. I to swoje, że tak powiem, nawyki staram się przekazać osobom, z którymi pracuję. Super. Słuchajcie, dziękuję w ogóle, że przyjęliście zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Ja poruszam się dosyć intensywnie w obszarze finansów, inwestycji i nieruchomości. Jednak z racji tego, że jestem też instruktorem i prowadzę aktywny dosyć tryb życia, bardzo sporo osób pyta mnie, w jaki sposób połączyć finanse, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i przy tym wszystkim tak jakby zachować równowagę w finansach. I to jest taki temat, który dosyć często się pojawia, ale też budzi pewnego rodzaju strach, obawę, że jeżeli zaczniemy zmieniać nawyki w naszym życiu, inaczej się odżywiać, to momentalnie ten budżet startuje w górę. I uważam też z własnego doświadczenia i po przejściu dosyć długiej drogi, jeżeli chodzi o i zmianę odżywiania, zmianę takich nawyków związanych z między innymi z trenowaniem, aktywnościami fizycznymi, mam też swoje wnioski i uważam, że wcale tak nie jest, że tak naprawdę w budżecie, którym miesięcznym się poruszamy na co dzień, możemy tak nim rozsądnie zacząć gospodarować, że jednocześnie zaczniemy i zdrowo się odżywiać i jeżeli do tej pory nie mieliśmy żadnych aktywności fizycznych, to spróbujemy te aktywności włączyć. I to też z kolei rozpocznie się taka i przygoda ze zmianą w naszym życiu, bo do czego dążę? Dążę do tego, że pierwszą taką inwestycją, którą uważam, że powinniśmy poczynić, to jest nasze zdrowie, to jesteśmy my. Bo jeżeli my zaczniemy funkcjonować zdrowo, racjonalnie, gospodarować chociażby swoim budżetem domowym, to jednocześnie złapiemy taki balans w życiu, a to spowoduje, że zaczniemy szukać na przykład nowych dróg inwestycyjnych, o których też rozmawiam z Wami w tygodniu.
I zacznę może od, takiego pierwszego tematu związanego z odżywianiem. Bo to jest takie coś, że na przykład mamy Sylwestra, początek roku, większość z nas ma postanowienia noworoczne. To jest taki pierwszy moment, gdzie zaczynamy postanawiać, że od jutra zmieniam nawyki żywieniowe. Tak? To jest pierwszy moment, który się w naszym życiu może pojawić. Drugi moment może to być bardziej drastyczny, na przykład choroba jakaś. Tak? To też jest taki, czyli jakiś taki bodziec zewnętrzny, który powoduje, że się zatrzymujemy i zaczynamy myśleć, co by tutaj zmienić, żebyśmy po prostu poczuli się lepiej, żebyśmy mogli dalej pracować, rozwijać się i normalnie funkcjonować. Więc zaczniemy może od tematu pierwszego, odżywiania, potem powiem o aktywnościach fizycznych, a później postaramy się to podsumować pod właśnie kątem naszego takiego domowego budżetu. Jak to zrobić, żeby z tym, co mamy, zmienić te nawyki, tak? Aga, jakie jest w ogóle Twoje podejście do tego tematu? Znaczy, ja mogę powiedzieć z doświadczenia moich poradnych, które prowadziłam do tej pory i klientów, którzy się u mnie pojawiali, że zwykle sama decyzja o tym, żeby zmienić sposób odżywiania, od razu budzi strach na zasadzie, dokładnie, ile ja za to zapłacę, dlaczego ja muszę jakieś dodatkowe pieniądze na to tak naprawdę wykładać. Dlatego ja głównie w większości osób przede wszystkim staram się wytłumaczyć, że przede wszystkim organizacja menu takiego codziennego już powoduje to, że my przestajemy tak naprawdę wydawać pieniądze bez sensu, bo idziemy do sklepu z gotową listą zakupów, kupujemy tylko to, co nam jest potrzebne i zużywamy też to, co jest nam potrzebne, więc nie ma wyrzucania tak naprawdę, albo jest minimalne ewentualnie wyrzucanie pieniędzy na po prostu produkty, których się nie zużyło. Bo to, co na przykład robią moi klienci i w ogóle osoby, które żyją w tej chwili, no bardzo szybko, to jest wpadanie do sklepu marketu na głodnego, tak zwanego, tak? I po prostu pakowanie do koszyka wszystkiego, na co mam ochotę tam. W danej chwili, tak. I później się okazuje, że przychodzimy do domu, upakowujemy to w te szafeczki, w kółeczki, lodówka pęka, a my tak naprawdę nie mamy chęci na zjedzenie tego, bo już się nasyciliśmy jakimś tam obiadem, który był w domu, albo coś przygotowaliśmy małego, bo w sklepie mamy wrażenie, że okej, wszystko wykorzystamy. Okazuje się, że nie. I powiem taką, opowiem swoją historię, jeszcze jak pracowałam w Koszalinie i przyszła do mnie pewna pani, która po dwóch, trzech miesiącach w zasadzie stosowania u mnie diety przyszła i pokazała mi, że zaoszczędziła na wycieczkę letnią właśnie przez to, że miała wyregulowany jadłospis, bo ona szła do sklepu z konkretną listą, kupowała tylko to, co jest jej potrzebne i dzięki temu, że zaoszczędziła właśnie na odżywianiu, na codziennym, bo miała ten dodatkowy profit właśnie w postaci tego, że mogła sobie kupić wycieczkę. I to jest świetne. A oczywiście no, efektem, którym ja oczekiwałam od niej, no to była zmiana sylwetki, zmiana tak naprawdę nawyków żywieniowych i też i parametrów jej wewnętrznych. Także myślę, że tutaj po prostu połączenie było idealne, tak? Czyli zaoszczędzenie pieniędzy, a jednocześnie zmiana funkcjonowania takiego na co dzień, tak? Także tak to wygląda z perspektywy mojej. Czyli krótko mówiąc, no, zmieniając nawyki żywieniowe, nie do końca wiąże się to ze zwiększeniem budżetu, tak? Bo to wystarczy po prostu zmienić kilka podstawowych rzeczy, ułożyć odpowiednio sobie ten sposób odżywiania i na zakupy, słuchajcie, iść z gotową listą zakupów, tak? Dodatkowo jeszcze, tylko Ci przerwę, chwilkę, jeszcze dodatkowo oczywiście no możemy, w momencie, kiedy mamy to menu już gotowe takie, które będziemy sobie stosować, możemy jeszcze dodatkowo też poświęcić chwilę czasu na to, żeby kupować większe opakowania, pewnych rzeczy, które wiemy, że w tym naszym menu wystąpią. Dzięki czemu nie kupujemy małych paczuszek za duże pieniądze, tylko możemy większe po prostu kupić w niższej cenie, tak? Jest też ten tak zwany system zero waste, tak? Gdzie też wykorzystujemy wiele rzeczy, tak? No, ja tutaj też polecam moim klientom na przykład zrobienie sobie pesto z listków od rzodkiewki, które normalnie większość ludzi wyrzuca, tak? Natomiast to mówię, to są takie wykorzystania produktów czasami, że okazuje się, że naprawdę możemy zdrowo, mądrze zjeść, a jednocześnie też i zaoszczędzić. Także serdecznie polecam. Słuchajcie, Zosia, pozdrawiamy Ciebie też i dziękujemy za pozdrowienia. Widzę, że jest nas coraz więcej. Słuchajcie, napiszcie, jak wygląda ta sytuacja u Was w komentarzach, jeżeli możecie. Czy Wy
chodzicie na zakupy z listą zakupów, czy ten budżet macie ułożony tak, jak byście chcieli, żeby był ułożony tak naprawdę. No i kwestia odżywiania, czy potrzebujecie w tym zakresie jakiejś konsultacji, czy też nie, bo część osób ma świadomość, że jego takie codzienne odżywianie jest zdrowe, ale część osób po prostu potrzebuje wsparcia w tym kierunku. I podobnie jest z aktywnościami fizycznymi, tak? Andrzej, jak to z Twojego punktu widzenia wygląda? Znaczy tutaj tak, od razu powiem, Agnieszka wspomniała ładnie o odżywianiu zdrowym i ja myślę, że takim dodatkowym bodźcem motywującym do tej naszej diety, przestrzegania tego wszystkiego, jest po prostu podstawowy ruch, który daje nam taką dodatkową motywację do jedzenia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że tutaj czy na swoim przykładzie, czy jakimś naszym wspólnym możemy powiedzieć, że jeżeli wykonujemy pewien ruch, tak, pobudzamy nasz układ krwionośny, nasze serce do pracy, płuca, to nagle okazuje się, że w ciągu dnia, nie wiem, pijemy więcej wody, inne rzeczy nam smakują bardziej, mniej zużywamy cukru, tak? Tak się po prostu dzieje, tak fizjologicznie jest zbudowany nasz organizm, że po prostu to się dzieje. I teraz jeszcze Agnieszka na początku zadała takie pytanie, takie stwierdzenie, że czy dlaczego to, czemu to jest takie, znaczy, czy to jest takie drogie, tak, wejście w ten sport. Tak. I teraz słuchajcie. Ja patrzę na, sam uprawiam różne sporty, sam przez całe moje życie gdzieś tam było sportowe i sobie obserwuję różnych ludzi, fajnie, cieszę się, coraz więcej ludzi jeździ na rowerze, słuchajcie, biega, chodzą na kijki. Tylko teraz jest też, zrobił się u nas taki w społeczeństwie takie podejście, że słuchajcie, no dobra, postanawiam sobie na przykład, od jutra zaczynam biegać czy jeździć na rowerze, to co, muszę kupić sobie ten rower za 3500 zł, muszę sobie zegarek kupić do biegania, buty, aplikację jakąś taką, ciuchy, tu najlepszy, fajnie. I okazuje się, że nie, robię sobie listę, strasznie dużo to wychodzi. Nie, słuchajcie, myślę, że te rzeczy nie są najważniejsze, bo musimy wrócić do samego początku. Najważniejszy jest ten ruch. I z czasem, jeżeli włączymy ruch w nasze życie, przede wszystkim jakikolwiek, tak? My nie musimy od jutra, postanawiam się, od jutra zaczynam biegać po 5, 10 km, 15, później nie mam siły, czy jeździć na rowerze, nie wiadomo jak. I teraz, jeżeli ja jestem w stanie na przykład zacząć ruch i zakładam sobie, że będzie to rower, no to zaczynam od jakichś małych dystansów. Ja nie potrzebuję roweru, słuchajcie, za 5 tysięcy złotych, czy za 3,5 tysiąca złotych. Wystarczy na ten etap naprawdę coś podstawowego. I teraz tak, zwykle stoi w piwnicy. Dokładnie. Tak samo jeśli chodzi o sprzęt, tak? Każdy z nas na pewno ma jakieś buty sportowe, czy to, nie wiem, do pracy w ogrodzie, czy do czegokolwiek, więc możemy śmiało wychodzić w ten spacer, czy nawet zrobić jakiś trud mały. Jestem przekonany, że to nie zaszkodzi. Z czasem zobaczymy, że czegoś potrzebujemy więcej, to okej, możemy sobie nad tym pomyśleć. Ale wciągnijmy się na spokojnie z tym, co mamy na dzień dzisiejszy, w ten podstawowy tą podstawową aktywność fizyczną i myślę, że połączenie tutaj diety, zdrowego odżywiania z tym ruchem, no to będzie potęgowało w nas więcej energii, tak na dobrą sprawę i łatwiej to wszystko pójdzie. No tak, no w efekcie końcowym tak naprawdę jak podsumujemy sobie pierwszy miesiąc, słuchajcie, chociażby takiej zmiany w naszym życiu, no to jestem przekonana na 100%, że ten budżet na pewno nie wzrośnie, wręcz odwrotnie, na pewno znajdzie się kwota X, która nam zostanie, bądź będziemy mogli ją przekierować na coś związanego z, nie wiem, ze zdrowym odżywianiem, na dobrą książkę związaną chociażby ze zdrowymi nawykami, tak? I jednocześnie się przy tym czegoś nowego dowiemy. Więc słuchajcie, no dajmy może tak jakby taki krótki przykład dla osób, które kompletnie dzisiaj borykają się ze sobą, nie wiedzą co ze sobą zrobić, tak? Ale postanawiają po dzisiejszym live'ie, kurczę, Aga tak jedna i druga świetnie mówiła, Andrzej świetnie mówił, od jutra startujemy. Od czego byśmy zaczęli? Aga, daj kilka takich po prostu przykładów, co tu zrobić, żeby
już zrobić pierwszy krok, jeżeli chodzi o zmianę tych nawyków żywieniowych, a Andrzej powie, co tu zrobić, żeby zacząć, słuchajcie, na jakiś pierwszy krok w kierunku aktywności fizycznej. Ja myślę, że przede wszystkim taką bardzo ważną rzeczą, myślę, że o tym mówią wszyscy, jest po prostu zaplanowanie pewnych rzeczy. Usiąść sobie wieczorem i po prostu wymyśleć, że chcę jutro zjeść 4 posiłki na przykład i przemyśleć, że będzie to na śniadanie na przykład to, na drugie śniadanie do pracy zabiorę to, na obiad zjem to, na kolację zjem to i już mamy pewien taki schemat, tak? Już jest coś po prostu, tak? No i w tym momencie już wiemy też, skoro mamy to przemyślane i wymyślimy, co my chcemy tam spożyć na te posiłki, to automatycznie idziemy następnego dnia do sklepu już właściwie z gotową listą. Także to są świetne rzeczy, a taki nawyk nawet tworzenia tej listy czy planowania wieczornego, to czasami, i to już też mówię z takiego doświadczenia moich klientów, to jest czasami 3-4 dni z rzędu po prostu usiąść, no niektórzy mówią zmusić się do tego, żeby to zrobić, ale 4-5 dnia już w zasadzie robimy to automatycznie, tak? Także to jest bardzo proste, a to do czego ja zawsze zachęcam oczywiście, żeby też i wzmożyć dobre metabolizowanie organizmu to i nawadnianie też jednocześnie, to oczywiście ta szklanka wody z octem jabłkowym rano najlepiej, tak? Albo w ogóle szklanka wody rano naczczo. Która już, że tak powiem, też pewne rzeczy metabolicznie w naszym organizmie rozpocznie i dzięki temu też będziemy mieć tak jakby, no lepiej rozpoczniemy dzień po prostu, tak? To jest taki dwa nawyki, które można wprowadzić po prostu właściwie jednocześnie, tak? I później tylko dalej w nich trwać. Dobra, no to mamy od strony odżywiania już dwie podpowiedzi. Kolejne od Andrzeja. Tak, słuchajcie, każdy z nas dysponuje w ciągu dnia takim samym czasem. Czyli mamy 24 godziny, trochę musimy sobie przeznaczyć na sen, część na pewno zabierają nam inne obowiązki, praca i teraz zawsze jak często bardzo ktoś postanawia, że dobrze, będę coś tam od jutra się będzie ruszał, tylko kiedy ja to zrobię? I teraz słuchajcie, to jest taka moja rada, którą testowałem na sobie, każda pora uważam, że jest dobra, każda pora jest dobra. I teraz, jeżeli macie więcej czasu rano, to jak najbardziej rano, jeżeli macie więcej czasu po południu, to po południu, a nawet wieczorem, nie ma z tym problemu żadnego, można sobie to wygospodarować. I od razu chciałbym tylko tutaj, przychodzi taka czasami kwestia motywacji i staramy się, słuchajcie, od razu, jutro idę, ciach, robię godzinę, półtora i później okazuje się, że skąd ja wezmę tą godzinę, skąd ja wezmę, słuchajcie, zacznijmy, nie wiem, od 15 minut, na przykład codziennie rano, bądź wieczorem, bądź po południu. Andrzej, ja myślę, że nawet jak sobie plan ustalimy dwa razy w tygodniu włączenie na początku aktywności fizycznej, to dla osoby początkującej to jest już naprawdę dużo. I potem w miarę upływu czasu dodajmy jedną aktywność w tygodniu jeszcze do tego dodatkowo. Istotne, tak? Jest to, żeby ta jej pojedyncza aktywność nie była na początek zbyt długa. Tak, tak? Bo jak się okaże, że ona będzie na przykład trwała 15 czy 20 minut, to tak jak mówisz, to może w pierwszym tygodniu zrobię to dwa razy w tygodniu, a w drugim tygodniu może zrobię to trzy razy w tygodniu, tak? I to jest najistotniejsze, więc myślę, że te 15-20 minut na dzień dobry się znajdzie i pójdziemy ze zmianą. Czyli słuchajcie, no zobaczcie, ile już mamy takich sugestii, żeby ruszyć do przodu. Oczywiście są też wśród nas i widzę na live dołączyły osoby, które aktywny tryb życia prowadzą, trenują, biegają, bądź też uprawiają inne sporty. Więc bardzo się cieszę, że też dołączyliście do nas, bo tutaj też możemy zmienić chociażby w zakresie odżywiania, żeby nasz organizm zaczął mocniej pracować i te mięśnie były bardziej wydolne, to też wystarczy zmienić w diecie kilka prostych zabiegów, tak? Coś włączyć, coś wyłączyć, coś dodać. Więc no tutaj dla takich osób może Aga też jakaś krótka podpowiedź. Czy to, co ja na przykład na pewno sugeruję zawsze osobom, które się gdzieś tam rozpoczynają swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem, no to jest przede wszystkim ta kwestia przestania kupowania słodyczy. Czyli jesteśmy po prostu tutaj znowu bogatsi, że tak powiem, o trochę pieniążków.
I automatycznie możemy te właśnie produkty wymienić na coś, co jest zdrowsze, tak? Mhm. Zawsze warto mieć w domu orzechy różnego rodzaju, zawsze warto mieć w domu jakieś suszone owoce na przykład, tak? Które świetnie nam zaspokajają właśnie te chęci na słodkości różnego rodzaju i dzięki temu mamy też i więcej siły, więcej możliwości to paliwo, które dostarczamy naszemu organizmowi na funkcjonowanie codzienne, no jest, że tak powiem, dużo lepszej jakości, tak? Jasne. I w tym momencie, a sami dobrze wiemy, każdy cukierek, każda czekoladka opakowana w różnego rodzaju kolorowe efekty, tak, no to swoje kosztuje. Tak, więc tutaj myślę, że to jest taka jedna z odpowiedzi kolejnych. No i druga rzecz, która też warto tam te słodkie rzeczy wymienić, no to są owoce. Tym bardziej teraz, jak one są sezonowe, jest ich naprawdę dużo. Pięknie wyglądają, pięknie smakują, są naprawdę bogate w składniki odżywcze i witaminy. Starajmy się ich stosować dla siebie jak najwięcej. Jeżeli jeszcze mamy możliwość znalezienia w okolicy jakiegoś producenta, tak? Czyli gdzieś jakieś pole truskawkowe na przykład, tak? Czy sad czereśniowy, no to już jest w ogóle naprawdę na miejscu można to uzyskać, otrzymać, tak? No i przy okazji jeszcze zrobienie z tych właśnie sezonowych produktów, zrobienie sobie weków na zimę, tak? Co też jest pewnego rodzaju oszczędnością. Tak? Dokładnie, bo później zimą kupować to wszystko w sklepie, no to jest kolejny wydatek, tak? A mamy to gotowe już, przygotowując to sobie właśnie latem. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze jedną kwestię chciałam poruszyć, też taką z finansami związaną, bo wydaje się osobom, no, które nie stosują suplementacji na przykład żadnej, tak, że jest ona no, niepotrzebna, bo jest droga, bo dużo kosztują witaminy, suplementy, diety itd., itd. No, to też bym chciała pewnego rodzaju mit obalić, że tak nie jest, bo są pewnego rodzaju suplementy, które nasz organizm po prostu potrzebuje i wystarczy zmienić, chociażby odstawimy słodycze, czy zmniejszymy ilość spożywania tych słodkich rzeczy, to już mamy część tych środków, możemy po prostu przekierować na podstawowe suplementy, tak? Więc na co tutaj zwrócić uwagę? Jak myślicie? Tak, no przede wszystkim musimy powiedzieć o takiej sytuacji, że suplementacja to jest uzupełnienie, tak? Uzupełnienie organizmu. Więc jeżeli my już się zdecydujemy na w jakiś tam inny sposób odżywiania, na przykład włączymy do naszego codziennego menu więcej owoców i warzyw, to my już suplementujemy w pewien sposób ten nasz organizm, tak? Natomiast no niestety profil witamin, minerałów, jakie zawierają się w naszych organizmach, to jest bardzo droga impreza, że tak powiem, żeby to rzeczywiście zrobić i przebadać. Dlatego no my tak do końca nie zupełnie wiemy, czego nam brakuje, tak? Możemy pewne symptomy zauważyć, to jest coś, o czym pisałam ostatnio na moim fanpage'u też, właśnie o problemach z włosami, paznokciami i skórą, tak? To jest taki pierwszy dzwonek, że coś się dzieje, organizm ma za mało witamin, minerałów, wtedy warto je tak naprawdę uzupełnić. Natomiast dobrze jest jednak mimo wszystko, ponieważ w Polsce nie jest ten rynek suplementów jeszcze dobrze zorganizowany tak naprawdę, to dobrze jest prześledzić po prostu, tak? Które suplementy zawierają odpowiednią ilość składnika, czy to jest, co tam jest jeszcze w takim suplemencie i po prostu go wybrać na zasadzie takiej, gdzie jest tego składnika odpowiednia ilość, żeby nam to rzeczywiście uzupełniło, tak? Ale warto, powiem szczerze, warto, no przede wszystkim witamina C, tak? Królowa witamin, bez której my się obyć tak naprawdę nie możemy, a ma ona w naszym organizmie taki tak zwany czas półtrwania. Czyli w momencie, kiedy nie zostanie wchłonięta, to zostanie wydalona, tak? Dlatego ją trzeba tak naprawdę gdzieś tam uzupełniać. I owszem, są składniki, na przykład zielona pietruszka, czerwona papryka, one zawierają dużo tej witaminy, tak? Czy dzika róża. Natomiast no, bywają trudności ze spożyciem tych składników, tak? Niektórzy mają problemy gastryczne po zjedzeniu papryki, inni nie lubią zielonej pietruszki, bo coś tam, tak? Jeszcze inni gdzieś tam dziką różę, no kto to jada dziką różę, tak? No to mówię, to są takie sytuacje, dlatego warto pomyśleć o tym, żeby przynajmniej okresowo, ja nie mówię, żeby się koncentrować na tym, żeby cały czas się czymś suplementować, albo jednym składnikiem non stop, bo możemy troszeczkę przemiać w pewnym kierunku. Natomiast gdzieś tam okresowo, w momentach, kiedy zauważymy, że właśnie nasza skóra jest gorszej jakości, że nie połyskuje tak ładnie, tak? Jeżeli gdzieś tam włosy nam zaczynają wypadać i tak dalej, no to rzeczywiście się skupić na tych składnikach, które uzupełnią po prostu te składniki, tak?
No dobra, no to mamy też kwestię suplementacji, ale jest jeszcze jedna ważna kwestia w tym wszystkim, według mnie, to jest regeneracja. Tak? No i teraz jak Andrzej, opowiedz nam trochę o regeneracji z takiego fizycznego punktu widzenia. Czy ona jest ważna, czy nie jest ważna? Czy to jest potrzebne nam, czy też nie? Jak myślicie? Słuchajcie, no jest to bardzo ważne. Ponieważ wszystkie tak naprawdę, znaczy oczywiście fizjologicznie część procesów zachodzi w naszym organizmie podczas ruchu, ale też duża część zachodzi w czasie odpoczynku. I tu no, wspomniałem wcześniej a propos tych wszystkich sprzętów, które tam są do biegania czy tam do jazdy. Słuchajcie, no dzisiaj też są bardzo tanie na przykład takie opaski, które też tam mierzą dystans, ale pokazują też ważną rzecz. Pokazują ważną rzecz, czyli mierzą nam tętno, tak? Mierzą nam tętno i to jest bardzo istotne na dzień dzisiejszy. Ten parametr jest strasznie istotny. Jakie to tętno mamy spoczynkowe, jakie to tętno mamy podczas ruchu, jak nam to tętno, na przykład idziemy na spacer, czy idziemy sobie pobiegać, jak szybko nam to tętno wraca do spoczynkowego, to też, jeżeli macie coś takiego, to właśnie tu bym mocno się skupił. Tak jak mówię, dystans, kroki są ważne, ale na pierwszym miejscu to jest ten pierwszy parametr, który łatwo możemy zmierzyć, to jest te nasze tętno. I teraz regeneracja. Ja tak naprawdę podchodzę bardzo przy rekreacji, takiej aktywności rekreacyjnej, do tego, żebyśmy obserwowali przede wszystkim swój organizm. Bo wiecie, możemy założyć, że tak jak tu Agnieszka mówiła, ok, zróbmy dwa razy w tygodniu, tak? Nie wiem, dla mnie to może być 2, 3, 4, ale obserwujmy, bo czasami zakładamy sobie, że na przykład, że w tym tygodniu to pójdę w poniedziałek, zrobię sobie rower, we wtorek to i tak dalej. I nagle okazuje się, że we wtorek, już ja wiem, że ja nie zrobię w środę, czwartek tego, co założyłem i ok. I w tym nie ma, słuchajcie, nic złego. Odpuśćcie sobie na bieżąco jeden dzień czy dwa. Jeżeli czujecie się dobrze, świetnie, mięśnie was gdzieś tam nie bolą, to wtedy wyjdźmy. Nic się nie dzieje, także na zasadzie taki, że... Bo teraz częsty błąd jest taki, że zakładamy sobie plan tygodniowy. Poniedziałek, jak mówię, wtorek, środa, czwartek. We wtorek już, w poniedziałek tak dałem czadu, że we wtorek już nie dam rady. Nie, to słuchajcie, to już bez sensu w ogóle ten tydzień. I już spada nam motywacja, nie robimy. Nie, właśnie nie. Jeżeli wszystko to, co wam odpowiada organizm przede wszystkim, należy tego słuchać. Oczywiście są takie rzeczy, które możemy sobie przyspieszyć regenerację. Tak? Dla mnie najważniejsza też to, poza oczywiście dietą, wodą, bardzo jest ważna kwestia snu. No nic tak, słuchajcie, nie odbudowuje naszego organizmu jak sen. I tu jest to bardzo istotne, tak, żeby tego pilnować. Druga sprawa jest taka, że część treningu to jest taki trening troszeczkę, że tak powiedziałbym, luźniejszy i odbudowujący. To są jakieś kwestie stretchingu, kwestie rolowania tych mięśni i tak dalej. Dokładnie. To naprawdę w konsekwencji pomaga, nie wiem, nam 2, 3, 4 godziny szybciej zregenerować nasz organizm i przede wszystkim uniknąć jakiejś tam kontuzji. Bo słuchajcie, dzisiaj też no, kontuzje się wszystkim zdarzają i można super ekstra biegać, być maratończykiem, mieć kontuzję, a można pójść na spacer i naciągnąć mięśnie. Mhm. I też tak bywa. Także no, moja jest taka rada, żeby przede wszystkim słuchać organizmu i wychodzić na trening, na zajęcia, na ruch, kiedy faktycznie dobrze się czujemy, wszystko jest ok. Szczególnie teraz, gdzie jest temperatura taka, jaka jest, no też musimy sobie czasami odpuścić. Albo zmniejszyć tak, dystans, tak, intensywność. Albo... No, zwracajmy na takie proste rzeczy uwagę, słuchajmy organizmu je. Ja powiem wam szczerze, że tak przysłuchuję się naszej rozmowie i dochodzę do takiego wniosku, że do wszystkiego należy podejść bardzo racjonalnie. I do kwestii odżywiania, i do kwestii aktywności fizycznej, i do kwestii finansów. I tutaj to jest takie chyba kluczowe słowo, które mi się pojawia. Zdrowe, racjonalne podejście do każdej sfery. To też powoduje pewnego rodzaju równowagę, zachowanie balansu i takie no, mądre zarządzanie sobą. Bo w sumie no, inwestujemy w siebie. Jeżeli my dobrze zainwestujemy w siebie, w swoje jedzenie, w swoją aktywność fizyczną, w swój umysł, to jednocześnie zaczynamy przekładać to na zdrowe, mądre decyzje,
czy w swoim życiu zawodowym, czy w swoim życiu prywatnym, czy też w kwestiach inwestycyjnych, obojętnie, czy jest to inwestycja w nieruchomości, apartamenty, czy w giełdę, czy w jakąkolwiek inną inwestycję. Natomiast no, podstawą, bazą, pamiętajcie, jesteśmy my. My jako ludzie. To jest tak z mojej strony takie podsumowanie. Czy coś byście chcieli jeszcze dodać naszym odbiorcom? Czy ja jeszcze do tej racjonalności bym dodała tą konsekwencję. Tak. Bo to jest właśnie coś, co zwykle gubi właśnie większość osób, które się decydują w ramach tego, co mówiłaś na początku, czyli koniec roku, postanowienia noworoczne i tak dalej, pierwsze dwa tygodnie siłownie zapchane i tak dalej, wszyscy zmieniają odżywianie, wszyscy zaczynają ćwiczyć, po czym w trzecim, czwartym tygodniu okazuje się, że już spadek, tak? Natomiast właśnie to, o czym mówił Andrzej, źle się czujemy, przetrenowaliśmy się, zróbmy ten chwilę przerwy. Natomiast wróćmy konsekwentnie do jakiegoś czy treningu, czy właśnie jakiejś aktywności, chociażby mniejszej. Natomiast nie przerywajmy tego. Jak już ta decyzja po prostu w nas się zbudowała, to starajmy się szukać tych dróg i takich dla siebie indywidualnych. Dlatego to, o czym ja zawsze mówię też osobom, które się do mnie zwracają o kwestie odżywcze, tak, dietę i tak dalej, ja mówię, że nie ma sensu drukowania diety z internetu, tak, która zadziałała na jedną, drugą, piątą panią i też nie do końca wiadomo, bo jej nie znamy. Natomiast stworzenie własnego takiego systemu, tak, czyli indywidualnie dieta dobrana, no, jeżeli chodzi o dietę, to akurat dobrze jest skontaktować się z dietetykiem i zobaczyć, co mi jest potrzebne. Zresztą podobnie w kwestiach treningowych. Ta pierwsza konsultacja z trenerem, który pokaże, co jest dla danej osoby potrzebne, jest bardzo ważna. Tak. Natomiast później właśnie to konsekwentne wykonywanie pewnych zaleceń, pewnych warunków tak naprawdę tego, czego się podjęliśmy, daje w konsekwencji, oczywiście w okresie może dla jednych krótszym, dla innych dłuższym, ale daje konkretne efekty, tak? No i w konsekwencji też później mamy te możliwości finansowe tak naprawdę, no dokładnie, tak? Bo to wszystko się z jednym jedno z drugim nam powiąże. Andrzej, coś dokładnie. Jeszcze byś chciał dodać? Tutaj już Agnieszka na sam koniec powiedziała, że chciałam dodać, tak, że mówię, no w tym wszystkim najistotniejsze jest to zdrowie, słuchajcie, bo jeżeli mamy, często bywa tak, że mamy fajne plany, że kwestie jakieś biznesowe nam fajnie idą, to Agnieszka wspomniała, poświęcamy temu, a dlaczego idą, bo może poświęcamy temu 200%, okej, fajnie, ale zapominamy troszeczkę o naszym zdrowiu. Przychodzi czasami taki moment, gdzie jest mały boom i okazuje się, że to wszystko, co było fajne do tej pory, co wnieśliśmy w pracę, no trafia szlak. I tutaj trzeba się nad tym chyba trochę zastanowić i to wszystko gdzieś tam połączyć, tak żeby to było jak najbardziej długowieczne. Jasne. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam, żebyście byliście z nami. Jeżeli uważacie, że to spotkanie, ten live był wartościowy, podzielcie się z innymi. Udostępnijcie na swoich profilach. I jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. I co, życzymy pięknego, słonecznego weekendu, smacznego obiadu, bo wchodzimy w porę obiadową i pamiętajcie o zdrowym odżywianiu. No i cóż. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy Agnieszka za zaproszenie. Dziękuję. Dzięki, że przebyliście. Do następnego razu. Do zobaczenia. Dzięki.